serdecznie. Odpowiadam na pytania po raz 244. Pan Andymen, widzę, że to takie partyjne szachy. Nie wiem, o co chodzi. Jakbyście tak, kochanie, pisali. Pan Banner, świetny klimat. Świetny to chyba pozytywne. Halne Patriot, trzymaj się, jesteś koksem. Nie wiem, co... Kochani, no chcecie, żebym ja do reszty zwariował? LBC Disa, ładnie. Przemysław, co prawda po świętach, ale życzę panu, panie Piotrze, wesołych świąt. Merytoryka, pozdrawiam. Bardzo się cieszę. Mam pytanie też o przyszłość polskich szachów. Czy na zmianach w rządzie nie odejdą? No przecież szachy popierał szef gabinetu ministra, jakby to powiedzieć, taki z rodziny posłów, jeszcze dalej jest posłem z Bydgoszczy, ale mam sklerozę. Taki młody, sympatyczny, mistrz Polski do lat 10 był kiedyś u mnie w domu razem z ojcem. Kupowali programy szachowe. A już wiem, pisarz, nie pisarz, Schreiber, przepraszam bardzo, ma taką słynną żonę, żona piękna, kobieta pięknie walczy, piękne wywiady robi. Dobra, i pytaliście się o przyszłość, no nie będzie gorzej, najpierw zacznijmy, bo to takie powiązane tematy, były Mistrzostwa Świata w szachach szybkich, Jan Duda był 10. W szachach błyskawicznych, w szachach szybkich był dalej, no trudno, o tym za chwilę powiem, a może od tego zacznę. I tu właśnie problem polega na tym, że Zbyszek Pakleza, pozdrawiam Zbyszka, bardzo dobry komentator, arcymistrz w Polskim Związku Szachowym, powiedział, że Janek byłby wyżej, gdyby wygrał 3 wygrane końcówki i tam jeszcze coś w jakiejś końcówce. A ja widziałem, jak przegrał drętwo remisową, którą się remisuje bezmyślnie, automatycznie. Z Magnusem Carlsenem skoczkówkę, końcówkę skoczkową, kompletnie drętwo remisową. Tam nawet Carlsen nie miał jak wygrywać, ale wygrał. I tu takie błędy techniki, to wychodzą słabości techniki, to jest to, o czym mówiłem. Teraz bardzo mi miło, że powiedział arcymistrz Zbyszek Pakleza o słabości w technice gry naszego super zawodnika. I to świadczy o tym, że trzeba nad końcówkami, nad techniką gry pracować. Trzeba pracować nad najsłabszym elementem, bo to podnosi siłę gry. Podnosi siłę gry. Szkoda, jeszcze raz mówię, cieszę się, że ktoś inny zwrócił uwagę, ja mówiłem o tym 7 lat temu, 5 lat temu, w 2023 roku mówiłem i teraz powtarzam. Najsłabszą bronią, piętą achillesową jest technika gry, w szczególności gra końcowa. W szczególności gra. Kombinacje 3330, no nie 333, ale prawie 3330, a tutaj no niestety technika gry. I może lepiej by poświęcił nasz arcymistrz na takie rzeczy. On zajmuje się jakimiś sprawami postronnymi, bo to czytamy. Głośno o geście Polaka. Nie podał ręki Rosjaninowi, w środowisku wybuchła afera. Jaka afera? I tu jest pan Kacper, panie Kacprze. No musi pan tak pisać, ja pana rozumiem. Hiszpańskie media rozpisują się, to znaczy jedno medium, adno medium, napisało. Hiszpańskie media rozpisują się o geście polskiego arcymistrza szachowego Jana minus Krzysztofa Dudy. Po co ten minus stawiacie? Podczas niedawnych mistrzostw świata w szachach błyskawicznych w Uzbekistanie, to Samarkanda była. Polak zmierzył się tam z Denisem Hismatulinem, nazwisko, no niestety, pani Katprze, no niestety. Jest cała rodzina, tam ich ponad 10 jest na liście FIDE, zgłoszonych do FIDE.
Rosjaninem popierającym atak Rosji na Ukrainę i postanowił nie podać mu ręki. To jest... Ja nie wiem, kto z moich kolegów, czy moimi kolegami są na przykład youtuberzy, którzy o szachach mówią. Ja nie wiem, który z nich popiera wojnę na Ukrainie, który w Palestynie, który w Iraku, który w Afganistanie. I nie wiem tylko, skąd ja mam to wiedzieć. Nie mam czasu zajmować się takimi sprawami. A nasz Jan minus Krzysztof Duda zajmuje się tym. No i po co? Polak zmierzył się tam z Denisem LPI zwraca uwagę na to, że sytuacja podzieliła środowisko, w którym nie brakuje reprezentantów kraju agresora. Jakby to powiedzieć? O Palestynie nie będę mówił. Jan myślnik, nie, to minus, Jan minus Krzysztof Duda i czytamy. Mistrzostwa świata błyskawiczne wypiskań zakończyły się piątym zwycięstwem Magnusa Carlsena. Tak, poza jego triumfem najwięcej pisze się o geście Polaka, który nie podał ręki swojemu rosyjskiemu. No nie wiem, no. Tam trochę oglądałem, trochę słuchałem. O geście nikt nic nie mówił, który tam gest. To nawet nie jest napisane, w jakim turnieju to się ten gest zdarzył, bo jeżeli na 45 czy 50 szachownicy Janek grał w szachach szybkich, bo tam z dalszego miejsca kontratakował, to na to nikt nie patrzył, czy ktoś podał rękę, to wygląda na ustawkę, to znaczy, że to było zapowiedziane, tak będzie i tam może dziennikarze się zbiegli, nie wiem. Denis Hisma, trudne, źle napisane nazwisko, to Rosjanin, no Rosjanin i zadeklarowany zwolennik działań wojennych swojego kraju na Ukrainie. No ma takie przekonania. Ma takie przekonania. Mimo swoich przekonań szachista nie został zdyskwalifikowany z międzynarodowej rywalizacji. To jest właśnie rasizm. To jest przykład rasizmu. Przekonania, no mamy z tym do czynienia ostatnio w Polsce. No to ja nie pochwalam oczywiście ani pana Denisa, ani pana Hizmatulina, no ale no, kto jest do doceniania, jakich to ma mieć przekonania? W jakim stopniu pochwala? Bo jeżeli w takim stopniu pochwala, to może właśnie na tego gra. A przecież taki właśnie los spotkał wcześniej jego rodaka Siergieja. Nie Siergieja, tylko Sergiusza Karjakina, kolego. Cały stadion był brawy. Polak wywołał burzę swoim gestem, nie podał ręki zwolennikowi Puta. No dobrze, no bardzo ładnie. To właśnie na mistrzostwach szachach w błyskawicznym Samarkandzie mierzył się najsłynniejszy polski szachista Jan minus Krzysztof. No nie, najsłynniejszy polski szachista to jest Akiba Rubinstein. Drugim z kolei bardzo słynnym jest Ksawery Tartakower i według siły gry też bardzo silnym i znanym Mieczysław Najdorf. No obecnie, gdyby napisać najlepszy szachista, najsłynniejszy, jak tę słynność mierzył pan młody dziennikarz. Nie podając ręki swojemu rywalowi, zwrócił uwagę na problem, który dotyka całe środowisko szachowe i wołał tym samym niemałą aferę, która je podzieliła. Nie brakuje w nim wszak reprezentantów Rosji, których podejście do tematu wojny bywa różne. No właśnie. Właśnie o to chodzi. Ja grałem kiedyś partię z młodym człowiekiem, który zachowywał się źle, przestawiał figury, przetrącał zegar, różne takie tam sztuki, nawet nie chcę cudów mówić. I wygraną partię zremisowałem, nie wygrałem tej partii. To z dodawaniem po 30 sekund zachował się niesportowo. Potem grałem z nim za miesiąc, czy za dwa, już nie pamiętam, czy za trzy. I nie podałem mu ręki. I młody człowiek pobiegł do sędziego i poprosił sędziego, żeby sędzia przyznał mu wygraną. Mogłem skłamać, że mu podałem rękę, że drugi raz nie będę podawał, że zmyśla. Ale nie odmówiłem podania i sędzia, który sędziował czasami turnieje organizowane przez ojca tego młodego zawodnika, wlepił mi walkover. No wypisałem się więcej w turniejach. U tego sędziego nie grałem, no bo to niepoważne było. Co by było, gdyby tutaj Denis zażądał właśnie, gdyby Denis zażądał wygranej za niepodanie ręki.
Hiszpański El País zainteresowała się sytuacją, która miała miejsce w Samarkandzie. Dziennikarze pytały międzynarodową federację szachową wprost, dlaczego jawny zwolennik Władimira Putina, Włodzimierza powinno się mówić, nie został zdyskwalifikowany z międzynarodowej realizacji. A dlaczego miałby być zdyskwalifikowany? Za poglądy. Jeden z jej przewodniczących, Aleksander Martynow, odpowiedział, że najpierw taki wniosek musiałby wpłynąć do Komisji Etyki, ponieważ procedura wykluczająca zawodników z zawodów nie istnieje. No i to jest bardzo ciekawe. On nie jest przewodniczącym, on jest... Aleksander Martynow jest prawnikiem. Jeden z jej przewodniczących. Międzynarodowa Federacja Szachowa nie ma przewodniczących, pani młody dziennikarzu, ma prezydentów, wiceprezydentów. Nawet my mamy dwóch czy trzech wiceprezydentów w tej chwili. Jednym z nich jest prezes Radosław Jedynak. Także to warto by się douczyć trochę, ale no, trzeba się uczyć. Minął wiek złoty. Natomiast Aleksander Martynow jest prawnik, który jest z tego samego kraju, co ten właśnie tak i wyśmiał tutaj tych dziennikarzy. Dziennikarze pytają. Pytają wprost. No, dziennikarze nie pytają wprost, tylko próbują postraszyć czy zachęcić pana Martynowa, żeby tamtemu zabronił grać w szachy. No to jest... Zresztą pan Martynow bronił przeciwko Bibisarze w procesie tam. No dzień. Alek, jest urzędnikiem Międzynarodowej Federacji Szachowej, którą rządzi Rosja. No co tu będziemy mówić? To już tak cud, że tego Karjakina tam również. Lecimy dalej. Jest nasz Duda. Także gdyby więcej tutaj myśleć o tym, gdyby więcej myśleć, to może by tego nie było. Natomiast od razu tutaj jest jeszcze dodatkowo, proszę bardzo, inny pan dziennikarz pisze o Suszskiej Polski Szach, to też jest bardzo ciekawe. Ta historia rozpaliła świat szachów. Patrycja Waszczuk, która była objawieniem dyscypliny, to pan Tomasz pisze, to tak jeszcze bardziej znany dziennikarz, została oskarżona o oszustwo na turnieju. Mówi się w turnieju, podczas turnieju, panie Tomaszu, ale jak mawiał pan redaktor Niemiec, dziennikarz sportowy zna 350 słów, myślę, że przesadził. W polskim związku zostały przeprowadzone postępowania, które uznały zawodniczkę za winną. Szachistka została zdyskwalifikowana tylko tyle, że te orzeczenia obarczono były błędami. No były, trzeba napisać jakimi błędami, że nie przeprowadzono badania, znaczy rozmowy z zawodniczką, że terminy zostały przekroczone i takie inne. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim Instytucie Olimpijskim uchylił wszelkie decyzje, jakie zapadły. No i po co o tym pisać znowu? PZ Szach przeprowadził postępowanie jeszcze raz. Nie uchylił, tylko ten arbitraż, Trybunał Arbitrażowy zlecił ponowne rozpatrzenie, dając Polskiemu Związkowi Szachowemu szansę. Rzeczywiście Polski Związek Szachowy popełnił błędy. Ja abstrahuję od winy czy braku winy. A tam będzie ciekawsza historia za chwilę. Przeprowadził postępowanie i teraz zapadła ostateczna decyzja sądu sportowego. No zaraz się okaże, że nie wiadomo, jak ta decyzja, pan Tomasz nie potrafi nas poinformować. Trybunał arbitrażowy podtrzymał wyrok. To nie jest wyrok. Decyzja, nie wyrok, panie Tomaszu. Po co ta negatywna Komisji Wyróżnień Dyscyplinarnego Związku w sprawie Patrycji Waszczuk dotyczącej usiłowania oszustwa w sporcie szachowym w Ustroniu w 2020 roku. Tam problem polegał, że przesłanki były z wcześniejszych turniejów i natomiast w Ustroniu niczego jej nie udowodniono. W Ustroniu wynik zrobiła taki, że wskazywał, że na pewno się nie posługiwała, nam dwie partie. Nie był to rewelacyjny wynik. Przypomnijmy, że pierwotnie Waszczuk, może bym coś, Patrycja Waszczuk, pani Patrycja Waszczuk, to już jest dorosły człowiek, została skazana na 2 lata dyskwalifikacji. O tej decyzji odwołał się pełnomocnik szachistki Paweł Dziubiński, złożył odwołanie w trybie.
Oczywiście. Ten zajął się sprawą i uznał wyrok PZ Szachu za nieważny. Sam jednak nie mógł uniewinnić zawodniczki, dlatego nakazał powtórne przeprowadzenie postępowań. To jest bardzo taka ciekawa manipulacja, panie Tomaszu. Sam jednak nie mógł uniewinnić zawodniczki. Nie rozpatrywał uniewinnienia. Zarzuty były na formalne popełnione błędy, więc... Decyzja Trybunału jest błędna, powinien odrzucić wniosek i sprawę umorzyć. To ja czy to mówię, nie mówię tego, że to byłoby korzystne dla którejkolwiek ze stron. Ja uważam tak, że powinien odrzucić. Odbyły się dwie rozprawy przed komisją i zapadł wyrok. Nie wyrok, tylko postanowienie, bo to komisja nie wyrokuje. To nie są sędziowie. Złagodzono wyrok, złagodzono wyrok. No słowo wyrok ma tutaj mówić, że pani Patrycja jest taką wielką przestępczynią. I uwaga, zawodniczka otrzymała karę 2-letniej dyskwalifikacji, ale w zawieszeniu. To oznaczało, że mogła wrócić do gry. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że przez ten czas zawodniczka nie mogła grać, bo została ukarana zakazem gry i usunięciem z kadry i takie inne rzeczy. A jeszcze jakby nasz Jan minus Duda przestał podawać rękę, by nie go naśladowali. To koniec tej historii. No miejmy nadzieję. Na poczet wymierzonej kary zaliczono okres stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego zawieszenia nałożonego 17 sierpnia 2020 roku. Polski Związek zawiesił też wykonanie pozostałej części kary na okres próby, który wynosi 2 lata. No to jakby tu powiedzieć, no... Ja proponuję, jak to mówią Francuzi, bez wodki nieraz bierzesz. Także zostawmy to. Orzeczenie PZ Szach oparczone było błędami, tym samym Trybunał Arbitrażowy uchylił wszelkie decyzje, jakie je zapadły. Obłęd jakiś. Sprawa po raz kolejny trafia do rozpatrzenia w drugiej instancji. Miało ono zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi przez arbitraż, ale także popełniono kardynalny błąd proceduralny. Ponownie przesłuchano świadków, czyli zawodniczki i sędziów. Na żywo były rozprawy w Trybunale Arbitrażowym. Pod koniec roku werdykt odrzucając w całości skargę na decyzję Komisji Wyróżnień Dyscypliny, powiedział Radosław Jedynak, prezes, w rozmowie z Internetem. No właśnie, no, pan Radosław Jedynak, panie Radosławie, Radku, pozdrawiam cię. No to tak trzeba pisać, panie Tomaszu, no to nie elegancko pisać, Waszczuk. Jak ja bym pana z nazwiska, tak panie Tomaszu, to nawet pan marszałek Hołownia powiedział, że nikogo nie z imienia nazwiska, tylko zaczyna od panie pośle. Tak niedawno pan marszałek Hołownia, wzór elegancji. Przyczyną tego, że sprawa trwała tak długo, były błędy po naszej stronie i to się ze... No to proszę bardzo. Pan prezes Jedynak powiedział, że były błędy, przyznał się, zachował się jak 100% mężczyzna i niestety szkoda, że nie może być trzecią kadencję prezesem. Statut nie pozwala, może po 4-letniej przerwie ponownie będzie, bo jest jedynym chyba w historii polskich szachów prezesem z tytułem arcymistrza. Ja uważam, że prezes Polskiego Związku Szachowego powinien mieć tytuł mistrza krajowego przynajmniej, a prezes Związku Okręgowego Wojewódzkiego powinien mieć tytuł kandydata na mistrza wtedy o szachach. I wtedy widzimy, że tutaj to, co robił zarząd pod kierunkiem pana prezesa Radosława Jedynaka, no było dobre. Można zatem powiedzieć, że pierwsza tak poważna sprawa dotycząca oszustwa w polskich szachach została zamknięta. Pierwsza. A! Tak poważna. No były tam takie sprawy. Były tam takie sprawy, ja bym do tego nie wnikał. Patrycji Waszczuk przysługuje jeszcze odwołanie kasacyjne do Sądu Najwyższego. Może się też odwołać do sportu Sądu Arbitrażowego Lozanie. Myślę, że to już jest w historii. No może się odwołać, tylko po co, skoro grać może i najważniejsze, że może grać, straciła 3 lata na niegranie i to czy... Zostawmy tutaj tego. Tu jeszcze o co chodziło? No proszę bardzo, przypomnijmy, że szachistka została wykluczona z gry po czwartej rundzie turnieju w Ustroniu, chyba
Wszystko dlatego, że mogła złamać przepisy. No to jak to mogła? To sąd nie stwierdził tego. Panie Tomaszu, o sporcie pan pisze, panie Tomaszu, a o sporcie tu widzę szachowym nie bardzo. Istniało podejrzenie, że korzysta. Może korzystała, może korzystała. Z pomocy zewnętrznej lub dopingu elektronicznego. Czym się różni pomoc zewnętrzną od dopingu elektronicznego, panie Tomaszu? Panie Tomaszu. No widzicie, kochani, no czytamy takie rzeczy, o szachach piszą ludzie. Pomoc zewnętrzna, doping elektroniczny. To doping elektroniczny prawdopodobnie z pomocą wewnętrzną. Znalazła się nawet osoba, Katarzyna Dwilewicz, która twierdziła, że przyłapała Waszczuk na oszustwie. To jest coś pięknego. Zdecydowała się ona przeprowadzić akcję w toalecie. W ogóle coś pięknego. Tam rzekomo przyłapała, jak twierdziła Waszczuk, na tym, że sprawdzała w telefonie pozycję szachową. Dlaczego rzekomo? Dlaczego rzekomo, pan panie Tomaszu pisze? No, dowcip polega na tym, że przeprowadzono wizję na podstawie prawnika pani... Ojej, imiona zapomniałem. Pani Waszczuk, przepraszam panią, pani Waszczuk, że, pani Patrycji, że to jest fizycznie nieobżywe. Natomiast moja znajomość szachowego sportu kobiecego, czy kobiecego sportu szachowego, duża znajomość, obserwacja wielu mistrzostw Polski kobiet i nie tylko, taka bezpośrednia, nie pozwala mi uwierzyć, bo tam było tak, że pani Katarzyna Dwilewicz zobaczyła pozycję w telefonie i że to była ta sama pozycja, co była na szachownicy pani Patrycji Waszczuk. Więc moje doświadczenie nie pozwala mi uwierzyć, że pani Katarzyna mogła tę pozycję zapamiętać i stwierdzić, że to jest ta pozycja. Gdyby powiedziała, że widziała jakąś pozycję szachową, to przecież nie ma znaczenia, jaką wiadomo, że w czasie partii w telefonie nie ogląda się obcych pozycji, tylko ewentualnie swoją. Ale ona powiedziała, że dokładnie tę samą pozycję. Ja to nie wierzę w takie rzeczy. Miałem do czynienia z zapamiętywaniem partii, pozycji przez czołowe szachistki Polski, w tym moje podopieczne i ja w to nie wierzę. To jest ciekawe. Tam, jak sprawdzała w telefonie pozycję szachową. W telefonie, sprawdzanie pozycji szachowej w telefonie jest chore. Trzeba tę pozycję wprowadzić, wpisać, to długo trwa. Wpisanie pozycji nie jest łatwo, szczególnie w telefonie, bo to trzeba figurki z boku nanosić na szachownicę. Lepiej jest zrobić ruchy, a jeszcze prościej jest podłączyć się do transmisji. I tam komputer może policzyć. Prościej do transmisji, więc to jest tak... Waszczuk była mistrzynią Europy do lat 16 i wystąpiła w 2000 roku w mistrzostwach, i to jest bardzo ciekawe, w 2020 roku wystąpiła po raz pierwszy w finałach indywidualnych mistrzostw Polski kobiet w szachach, zajmując wysokie siódme miejsce. Siódme miejsce, a zawodniczek startowało 10, czyli piąta była w górnej połówce, szósta już była w dolnej. Potem była siódma, a potem była tylko ósma, dziewiąta i dziesiąta. Czyli pani Patrycja była czwarta od końca. No to zajęła bardzo wysokie, zrobiła 4 z 9, straciła na rankingu, straciła punkty. I widzicie, jak można pewne sprawy, to tak jak starożytni Grecy mówili, że w igrzyskach olimpijskich nasz zawodnik z Aten był drugi, a zawodnik Sparty był przedostatni. No, startowało ich aż dwóch. Także tutaj rzetelność. Po wydarzeniach została zawieszona, no właśnie, czyli odbywała karę. Zawodniczka zawieszona odbywała karę. Zawieszenie jest karą. Bez rozpatrzenia. No i tam zgodnie z regulaminem, tam dyskwalifikacje. Dotkliwa, ale młody wiek zawodniczki, błędy proceduralne, wyrok nie... Więc myślimy, że wszystko wytłumaczono, to pan Tomasz jeszcze nam tłumaczy. Zarząd PZSZ w drugiej instancji, pozostawmy to, zostawmy, o decyzja 38 stron.
ostatecznie trafiła do Trybunału przy Polskim Komitecie Olimpijskim, a ten uchylił. Niedawno Waszczuk, no Patrycja Waszczuk, albo pani Patrycja Waszczuk, panie Tomaszu, wystąpiła w Mistrzostwach Polski lat 20, a kilka lat temu zawodniczka MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski, no nie wiem po co to takie wytłuszczone, startowała w międzynarodowym turnieju szachowym o puchar, nawet się nie chcę domyślać, że to wymyślone. O puchar lubartowskich przedsiębiorców, zajęła w nim drugie miejsce w kategorii zawodniczej do 21 lat. No i ja życzę pani Patrycji, żeby zapomniała o tym i żeby wróciła do szachów. Natomiast to nie prezes Polskiego Związku i nie zarząd popełnił te błędy, tylko komisja dyscyplinarna popełniła błędy. A potem zmieniano kształt komisji dyscyplinarnej. Po prostu takich spraw jest bardzo mało i komisja dyscyplinarna nie wiedziała, co robić. Osoby były wybrane, a nie wiedziały, jak się mają zabrać do tego wydarzenia. No zdarza się. Także, natomiast tak jak mówię, no nie będzie pana prezesa, może, ale myślę, że pan Radosław będzie wybrany na wiceprezesa Polskiego Związku, czego mu życzę. Proszę, natomiast przyszłość polskich szachów nie jest tak źle. Jest Rada Przyjaciół Szachów. I któż jest w tej radzie? Patrzymy tu w lewym górnym rogu na zdjęciu. Kto to jest? Proszę, daję 10 sekund, żeby rozpoznać, kto jest na tym zdjęciu. Wy rozpoznawajcie. To jest Rada Przyjaciół Szachów. Ktoś, kto wspiera w szachy. To jest pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Proszę zobaczyć, jakim zainteresowaniem przygląda się to. To jest pan aktor, a to jest pan Jan, nasz słynny arcymistrz. Proszę, prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ja tam jeszcze jacyś tam konfederaci, lewiatanie, PZU. PZU, firma państwowa. O, to jest kolega Dzwonkowski, który był prezesem. Też pozdrawiam kolegę Dzwonkowskiego. To wice, to był wieloletni burmistrz dzielnicy Śródmieście, który prowadzi fantastyczną, nie wiem, chyba jeszcze prowadzi stronę o olimpiadach szachowych bardzo fachowo. No tak widzicie, to nie jest tak źle. No tu siedzą bardzo ważne panie. A ten pan bardzo ważny to jest w owym czasie najlepszy szachista wśród polityków. On tu będzie widoczny. O tu. Pan Iwiński. Znowu mam sklerozę. Tadeusz. Pan poseł Tadeusz Iwiński. Poliglota. Gadający w kilkunastu językach. Człowiek, który potrafi się zachować na zachodzie wśród socjalistów. Przyjął ich tryby postępowania, znakomity. Tak jak mówię, miał pierwszą kategorię. Kilka lat temu miałem przyjemność go spotkać w Pałacu Lubonierskich. Zaprosili nas, do tej pory nie rozumiem, jakie spotkanie, ale byliśmy tam chyba jedynymi szachistami. Porozmawialiśmy sobie z panem posłem Tadeuszem Iwińskim. Jego znajomość szachów duża. Miał starą pierwszą kategorię, to teraz byłby blisko tytułu mistrza z tymi umiejętnościami, które gdzieś... Więc nie należy myśleć, że szachy pójdą w złą stronę. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej z tymi szachami, więc nie narzekajmy. Przechodzimy do naszych tych. Zobaczymy tym razem Gambit Evansa. Gambit kapitana Evansa, biały mi kan. Ten, co ma wybitny potem trener, ten, co ma taki wariant. W wariancie Paulsena tam się kan podłącza pod wariant, Tajmanow się podłącza, jeszcze ktoś. A Botwinnik czarnymi, Michał Botwinnik, mi świata, 1929 rok, może obróćmy szachownicę. E4. Skoczek C6, goniec C4, przypominam, że to nie jest partia włoska. Dopiero teraz jest partia włoska.
jak te gońce stoją na C4, C5, a to jest właśnie gambit kapitana Evansa. Gambit od włoskiego słowa gambetto, co znaczy podstawić nogę. Kiedy pytam dzieci, po co się podstawia nogę, dzieci bezbłędnie wiedzą, że po to, żeby kogoś przewrócić. I są trzy możliwości. Można zbić. Botwinnik odszedł na B6. No, zachował gońca na lepszej przekątnej. A4 grozi złapanie gońca. Tu i tu. Więc żeby to nie nastąpiło, to A6 botwinnik. I kan doskonały ruch skoczek C3. Ten konik chce przeniknąć tutaj. Tutaj, tutaj. Skoczek F6 kontrolujemy, a i przenika. I co na to botwinnik? I co na to botwinnik? Michał Botwinnik. Fantastyczny szachista, doskonały teoretyk. Wziął tego piona. I tu muszę zdradzić tajnik, że pozycja jego jest przegrana. Obracamy szachownicę. Będziemy bić mistrza świata Botwinnika. Mistrza świata Botwinnika będziemy ogrywać. Roszada. Roszada. D3. Otwieramy gońca z tempem, wyganiamy konika. Podwiązka. Widzimy, białe figury wchodzą jak w masło. I tu jest związanie. Tu jest związanie. Żeby to związanie wykorzystać, naciskamy na tego konia drugi raz. O tu i tu. Lekko, łatwo przy... Widać brak tego czarnoporowego gońca z tej strony. Botwinnik zagrał atakę i pogoniec F6. Pogoniec F6. Dwa. Ten goniec podbiciem, ten goniec podbiciem został z figurą więcej. Rozpłakał się. Rozpłakał się. Co by było, gdyby zagrał, no na przykład C6, nie C6. Gdyby zagrał goniec F5. No żeby skoczek nie przyszedł na E4, tak? Skoczek na E4, goniec musi bić DE, skoczek na D4 i wieża na A3. I wieża się przerzuca. Wieża się przerzuca. Dziękuję Państwu za uwagę.